Cześć, siema. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak opracowujemy nowe koła fast rozrządu na przykładzie silnika Audi 3.0 TFSI. Takiego tutaj, który stoi obok mnie. Pokażemy cały proces od analizy oryginalnego projektu, przygotowania koncepcji własnego koła, potem wykonamy prototypy, a na samym końcu wykonamy testy na naszym stanowisku. Zapraszam do oglądania. Jakiś czas temu jeden z naszych stałych klientów, firma WAG Technik z Wielkiej Brytanii, generalnie zachęcam do obejrzenia ich kanału na YouTubie, bo jest całkiem ciekawy, poprosiła nas o stworzenie koła fast rozrządu, opracowanie właściwie koła fast rozrządu do tego silnika, czyli 3.0 TFSI od Audi. Zastanawiałem się właściwie po co mamy to robić, skoro oryginalne koło kosztuje w serwisie około 1200 zł na dzień dzisiejszy. Nie jest to wysoka kwota jak na oryginalną część Audi, ponieważ zazwyczaj tego typu komponenty kosztują powyżej 2000 zł, nawet 2500. Powiedzieli mi, że w tych silnikach jest duży problem z wytrzymałością zębatek, które wykonane są ze stopu aluminium. Takie rozwiązania znajdują się też w BMW, więc zupełnie mnie to nie zdziwiło. Zdziwiło mnie natomiast to, że zębatki te bardzo szybko się zużywają, dużo szybciej niż w innych projektach wykorzystujących podobne rozwiązanie. Krzywienia zębów występują już przy przebiegu 70-80 tysięcy kilometrów. Pojawiają się wtedy opiłki metalu, które możemy zobaczyć na filtrze oleju. Postanowiłem im pomóc. Naszymi podstawowymi założeniami, jakie przyjęliśmy, było stworzenie stalowej zębatki z hartowanymi zębami, wykorzystanie dużego aluminiowego wirnika oraz obudowy, wykonanego z bardzo wytrzymałego stopu oraz zwiększenie momentu skręcającego, dzięki czemu fazator będzie reagował znacznie szybciej i będzie miał większą siłę niż oryginalny. Co z tego wyjdzie? Zobaczycie sami. Tworzenie nowego koła fast rozrządu zaczynamy od analizy oryginalnego projektu, czyli tak zwanej inżynierii odwrotnej. W tym celu zakupiłem taką oto piękną głowicę na Allegro, rzekomo z przebiegiem 60 tysięcy kilometrów. Tak naprawdę to się okaże. No i cóż, bierzemy się do roboty. Ja to wszystko wcześniej już umyłem, porozkręcałem, więc możemy co? Ściągać pokrywę rozrządu. Tak ona wygląda. W tych otworach umieszczone są elektrozawory sterujące, zwane przez niektórych cewkami. I teraz widzimy dwa koła faz. Tutaj koło ssące, a tutaj wydechowe. Koło wydechowe ma na sobie taką czarną pokrywkę, która przykrywa sprężynę zwrotną, czyli sprężynę reakcyjną. Ta pokrywka ma też za zadanie powstrzymać tą sprężynę przed zsunięciem się z koła faz podczas pracy. Odkręcimy sobie teraz te koła. W tym celu zakupiłem takie specjalne klucze. One znajdują się w zestawie rozrządu do tego silnika. Nie wiem, czy dobrze widać. On ma tu taki specjalny, charakterystyczny kształt, taki wielowypustowy, który służy do kontrowania fazatora podczas jego odkręcania czy dokręcania. Zrobimy sobie tą nasadkę w odpowiedni sposób tutaj. Wyjmiemy grzybopkę, sobie odkręcimy. Ach, żeby zawsze tak łatwo było, co? Koło ssące jest już wolne. Tak to wygląda. Tu jest śruba. Nasze kółeczko ssące. Tak samo zrobimy z kołem wydechowym. Znów kontrujemy i odkręcamy.
Koło wdechowe też jest już wolne. Też ma swoją śrubę. Coś ta ostrość słabo wygląda, ale może coś będzie widać. Ok. Sobie kładziemy koła. Teraz chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób koła są zasilane olejem, jak są sterowane. Ściągniemy sobie pokrywę zaworów, która jest jednocześnie łożem dla wałków. Położymy sobie ją tutaj. Odkręćmy sobie teraz pierwszy mostek. I widzimy tutaj pierwsze panewki wałków rozrządu. Przyjrzymy się bliżej, to w tym miejscu zauważycie kanały doprowadzające olej z pompy bezpośrednio właśnie do wałka rozrządu. Olej z tych kanałów trafia do tych otworków wywierconych w wałku rozrządu. Jak widać, są one nawiercone dookoła. Stamtąd, z tych otworów, trafia do wnętrza wałka rozrządu tutaj i stamtąd na naszą śrubę, którą przykręcamy fazator. Teraz chciałbym Wam powiedzieć o pozycji podstawowej. Koła zmiennych faz rozrządu zazwyczaj, gdy silnik pracuje na wolnych obrotach lub gdy uruchamiamy silnik, znajdują się w swoich pozycjach podstawowych, tak zwanych basic position. Pozycja podstawowa dla koła ssącego jest wtedy, gdy wałek rozrządu jest opóźniony, a dla koła wydechowego, gdy wałek jest przyspieszony. W pozycji podstawowej śruba, która jest jednocześnie zaworem sterującym, pozostaje w spoczynku. Dopiero gdy mamy zapotrzebowanie na większą moc, większy moment obrotowy, komputer aktywuje elektrozawory sterujące, które są umieszczone tutaj w tej pokrywie. I elektrozawory te sterujące naciskają na tę oto iglicę, przesuwając ją w głąb. Ona odbija, jest na sprężynce. Iglica ta tak naprawdę jest jednocześnie tłoczkiem, który porusza się wewnątrz zaworu. Tutaj wziąłem drugi taki zawór, zamocowałem w pryzmie, żeby nam nie uciekał. I co? Olej z wałka rozrządu za pośrednictwem tego sitka oto doprowadzany jest do pierwszego rzędu otworów. O tu. Z tej strony widzicie pryzmy. W tym czasie drugi rząd otworów z tej strony łączony jest z trzecim rzędem otworów, które jest jednocześnie upustem olejowym. Patrzcie sobie. Ten trzeci rząd otworów pokrywa się z otworami wentylacyjnymi na wałku, upustowymi. Dopiero gdy elektrozawór naciśnie na tłoczek, na iglicę, to olej ze źródła przekierowywany jest na drugi rząd otworów, a pierwszy rząd otworów łączy się z otworami upustowymi. Dzieje się tak na przemian. Patrzcie sobie teraz na koło, na przykład ssące, w porównaniu z zaworem. W nim również wywiercone są otwory olejowe i też są tam dwa rzędy otworów, które odpowiadają otworom na zaworze. Które odpowiadają otworom na zaworze. Dokładnie tak samo jest w przypadku koła wydechowego. Pierwsze rzędy otworów odpowiadają za zasilanie kół w pozycji podstawowej, a drugie rzędy otworów, odpowiadają za aktywację tych kół, za ich przesunięcie. Na tym etapie postanowiłem zakończyć dzisiejszy odcinek. Po prostu nie chciałbym przynudzać i zbytnio rozciągać tego tematu. W następnym odcinku pokażę Wam, jak działają te koła, jak są skonstruowane, jakie mają zakresy pracy, jakie widzę ich wady. Omówię też, jak działają. Potem sobie zrobimy pomiary
geometryczne, zmierzymy sobie zębatkę, łańcuch i tak dalej. A na końcu przygotujemy koncept nowego projektu. Pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda w naszych programach inżynierskich, więc myślę, że warto to zobaczyć. Cześć!